Zapraszam Was dzisiaj na mój kanał, na specjalny filmik. Kończy się zima. No i co? Oczywiście trendy na nowy sezon. Wiosna-lato 2024. No i dzisiaj zobaczycie główne trendy. Zobaczycie trendy takie, które uważam, że będą dominujące i też, że będą praktyczne, łatwe do zastosowania, łatwe do tego, żeby do swojej garderoby je przystosować, zmodyfikować nieco swoje wiosenne stylizacje. Nie będą to jakieś mega kontrowersyjne trendy, wspomnę o takich, ale raczej w kontekście marginalnym. Także kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na ten filmik. Będą stylizacje z rzeczami z mojej szafy, będą stylizacje z wybiegów, będą przykłady ze sklepów, będą nawet przykłady z sieciówek, będą rzeczy, które kupiłam zupełnie nowe, na przykład w Zarze, specjalnie na ten filmik, ale głównie po prostu specjalnie na nowy sezon. Także zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie, oczywiście zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i koniecznie polubcie ten filmik, będzie to dla mnie super nagrodą za ogrom pracy naprawdę włożony w ten film. Słuchajcie, od razu na wstępie powiem Wam, że bardzo się zawsze cieszę na nowe trendy. Nie ma co się stresować, że wszystko musimy wymieniać i nagle zmieniać się na 100%. W trendach chodzi o zabawę, o to, żeby się nie nudziło nam, żebyśmy mogli jakieś nowe elementy wdrożyć, zmodyfikować za ich pomocą troszeczkę swój styl, odświeżyć coś, poczuć się fajnie. No i właśnie, żeby nam nie było tej rutyny, żeby nam się to nie znudziło wszystko, żeby otwierając szafę nie myśleć, o, znowu ta nuda. No, właśnie po to są, słuchajcie, trendy, nie po to, żeby się nimi ślepo kierować i używać ich wszystkich. Czasem można nawet użyć kilku trendów naraz, ale możecie też użyć wielu rzeczy, które już macie, żeby stworzyć modne trendy, stylizacje. Czasem wystarczy jeden zakup, jedna zmiana w swojej garderobie, żeby właśnie odmienić wszystko i poczuć się świetnie. Przechodzimy już bez gadania do ciągu dalszego. Będę się posiłkować notatkami, które zrobiłam. No i lecimy. Otwieram mój zeszyt, słuchajcie. A to dlatego, że trendów jest naprawdę jak zwykle dużo. Nie chcę niczego pominąć, co miałam zamiar Wam powiedzieć. Mam taki fajny zeszyt. Vogue. Więc w temacie. No i słuchajcie, pierwszy trend jest taki, że nie muszę w sumie patrzeć do zeszytu, bo bardzo, bardzo dużym trendem w tym sezonie jest jeans. To żadna nowość, bo jeans jest praktycznie zawsze w jakichś tam trendach, prawda? Ale w tym sezonie jest szał na jeans, to znaczy, że nosimy wszystko jeansowe, łącznie z butami. Słuchajcie, w Mango ostatnio patrzyłam na aplikacji, jest chyba z 6 par różnych butów z jeansu. Nie jest to zbyt praktyczne, ale jak ktoś kocha jeans do tego stopnia, to czemu nie? No i tak, nosimy naprawdę tak jak mówię, wszystko z jeansu. Ja oczywiście pokażę Wam kilka rzeczy tutaj, jakichś propozycji jeansowych. Zobaczcie, będę puszczać też na ekranie dla Was takie przebitki, czy to z magazynu, na przykład z magazynu Vogue, czy też jakiegoś Pinteresta, coś z internetu, czasem z wybiegów też wielkich projektantów. Także przy okazji mówienia o tych trendach będziecie to widzieć tam u góry. Natomiast też będą oczywiście moje stylizacje. No i tutaj zobaczcie moje stylizacje z jeansem. Pierwsza to jest sukienka jeansowa. Zawsze tą sukienkę uwielbiam, słuchajcie. Od zeszłego sezonu, kiedy sobie ją kupiłam, miałam ją na wakacjach. Jest bardzo wygodna i jest też w fajnych trendach, bo właśnie jest taką trochę koszulową, asymetryczną sukienką nieformalną, którą można w na milion sposobów wystylizować. Na przykład właśnie z jakimś fajnym paskiem, czy to z Adidasami, czy z butami, wiecie, takimi eleganckimi, z wszystkim będzie wyglądała superowo. Włożyć i do ramoneski, i do płaszcza, do żakietu, do wszystkiego. Słuchajcie, musicie tylko uważać przy sukienkach takich rozkloszowanych. Jest też ta sukienka w trendzie maxi przy okazji, bo jest to kolejny wielki trend, o którym będę mówić. Słuchajcie, przy takiej rozkloszowanej sukience, która trochę się rozszerza nam w biodrach, tak jak tutaj, lepiej jest unikać noszenia kurtki, która się kończy w momencie najszerszej naszej pozycji bioder, bo może to wyglądać bardzo kopiaście, tak jak tutaj pokazuję Wam jeansową bomberkę, czyli trend na trendzie, jeans z jeansem, tak jak to jest najmodniejsze teraz. I ta bomberka po prostu jest bardzo szeroka, kończy się w szerokim miejscu spódnicy i zobaczcie, nie wygląda to za dobrze. Także uważajcie właśnie z takimi trendami, bo skończył się trend noszenia wszystkiego oversize.
tym sezonie już nie nosimy wszystkiego oversize, tak jak tutaj Wam pokazuję przykłady oversize'owe, jedno z drugim, wszystko duże, wszystko pudełkowe, wszystko takie przytłaczające, absolutnie już to nie jest modne. Można oczywiście nosić luźne rzeczy, ale tu mówimy typowo o rzeczach dużych, oversize. Także jeżeli spódnica jest i maxi, i taka rozszerzana, no to do tego fajniej wygląda na przykład cropped kurtka, która jest też bardzo w trendach. Pokazuję Wam tu moją niebieską taką pikowaną kurteczkę, właśnie taką krótszą i ona dużo lepiej proporcjonalnie wygląda do sylwetki. Oczywiście, tak jak mówię, mógłby to być równie dobrze płaszcz czy dłuższy taliowany żakiet, również w trendach. Także sukienka to jedna propozycja jeansowa, oczywiście jeansy nosimy nadal jak najbardziej, mom jeansy, jeansy na lata 90. Natomiast słuchajcie, co zaskakujące, te jeansy, które się zapowiadały i w zeszłym sezonie zaczęły wchodzić z niskim stanem, wcale już nie pozostały w trendach. Dawniej obawiałam się, słuchajcie, że to będzie tak, że jak było w latach 2000, 90. pod koniec i 2000, że jak wejdzie ten niski stan, to będzie kilka lat siedział i to będzie jakaś masakra. Natomiast na szczęście jakoś chyba nabyliśmy rozsądku, jak chodzi o te niskie stany i w tym roku znów wróciły wysokie stany, więc jeansy z średnim lub wysokim, takim normalnym lub wysokim stanem są w trendach. Także jak najbardziej nadal modne spodnie szerokie i wąskie z wysokimi stanami. Ale słuchajcie, a propos jeansów i krojów jeansów, to oprócz mom jeansów i takich bardzo dużych, szerokich spodni, oprócz spodni flare leg, czyli tych z szerszymi na dole nogawkami, modne są też takie jeansy, które Wam tam pokazuję w przebitce, a kupiłam sobie je w Zarze ostatnio, bo mam tylko jedne teraz mom jeansy, takie, które normalnie na co dzień noszę. No i stwierdziłam, że fajnie byłoby mieć drugą parę i w dodatku teraz jeansy klasyczne, właśnie w takim prostym, węższym, prostym kroju są modne ciemne, właśnie nie przecierane już, tylko właśnie jeans, ten ciemny, klasyczny lub nawet całkiem granatowy w stylu takim francuskim, jak francuski lubią nosić, jest teraz bardzo, bardzo na topie, słuchajcie. I zobaczcie, tam pokazuję właśnie Wam takie jeansy i pokazuję też tam metkę tych jeansów, bo to były nowo kupione jeansy w Zarze, jak się one nazywają. Bodajże jest to Slim Relaxed, taki fit. I słuchajcie, kupiłam te jeansy w rozmiarze 34, co ciekawe, mimo że mam 36 normalnie. I to wcale nie znowu takie mini, aczkolwiek mam wąski pas. I powiem Wam, że te spodnie wcale nie są ciasne, wręcz przeciwnie, po chwili noszenia nawet zaczynają, mam wrażenie, być trochę luźne, więc jeżeli się przymierzacie do podobnych jeansów, to w Zarze ten model raczej bierzcie niższy niż zwykle nosicie o jeden, bo się będą rozciągać. Mają sporo elastanu te jeansy, ale naprawdę są super i zauważcie, że dużo się teraz pojawia w stylizacjach, czy na Instagramie, czy na innych mediach, właśnie takich prostych jeansów, dopasowanych w biodrach, ale krótszych nieco i prostych na dole. Te moje jeansy są w dodatku trochę takie jakby ktoś rozprół dół, żeby sobie przedłużyć. Mi to nie przeszkadza. Wolałabym może zwykłe, klasyczne, ale ten też mi się podobał krój i właśnie fajnie, że nie są to już całkowite rurki, takie bardzo wąziutkie na dole, ale nieco jeansy, które sprawiają, że nasze nogi być może nawet wydają się szczuplejsze, bo nie ma takiej dużej różnicy między biodrami, a bardzo wąskimi kostkami, co czasem sprawia, że wyglądamy troszeczkę jak baleronik, jak zbytnio się rozbierzemy do tych jeansów. I pokazuję Wam tu kilka stylówek z tymi jeansami. Kupiłam sobie w Lumpeksie świetny sweterek. Tak, przy okazji będzie tu trochę hola lumpeksowego. Pokażę Wam też ze 2-3 rzeczy, które będą dla Was właśnie w tych nowych trendach, bo niestety nie są na mnie dobre. Ale ten sweter jest. Jest to przepiękny sweter od Holhaber w rozmiarze XS. Właśnie też wcale nie jest jakiś taki bardzo mały. Z cudnymi rękawami, z moheru i z tymi pięknymi ozdobami, o które miałam dużo pytań na Instagramie. One już tak, to już tak było, słuchajcie. Ja nie wiem, czy ten sweter był taki od nowości, czy ktoś, wydaje mi się, że był, ale być może ktoś przyszył sobie sam te ozdoby, ale są przepiękne, takie owady, ja bardzo lubię te owady. W ogóle takie naszywki z owadami, broszki z owadami, bardzo mi się podobają. Granatowy, przepiękny sweterek, no i właśnie do tych granatowych jeansów, moim zdaniem wygląda super, ale jestem ciekawa, co Wy sądzicie. Dajcie znać, jak Waszym zdaniem ten krój jeansów na mnie wygląda. Mnie się dosyć podoba, chyba lepiej niż całkowite rurki rzeczywiście, bo dla
mojej sylwetki te rurki jednak właśnie bardzo, bardzo mocno podkreślały szerokość bioder w stosunku do wąskich kostek, które posiadam. A tutaj mamy taką trochę równowagę większą. No i do tego ten sweterek. Jestem zakochana w tej stylówie, słuchajcie. Naprawdę bardzo mi się podoba. Ten sweter do tych spodni uważam, że świetnie wygląda. Bardzo mi się spodobało połączenie. A co więcej, żeby Wam tutaj jeszcze pokazać kolejny trend do tego, jak można takie dżinsy stylizować w nowych trendach, to moja autorska marynarka. Oczywiście marynarka została stworzona przez firmę, nie szyłam jej. To jest marynarka vintage marki Next z 97% z wełny, vintage, jak mówię, którą przerabiałam. I ona jest taka trochę dłuższa, troszeczkę oversize'owa i właśnie ma wcięcie w talii w najmodniejszych trendach. Więc od razu zaznaczam ten drugi trend, marynarki wcięte w talii. Jeszcze o mocnej strukturze, ale z wcięciem. Zresztą wspominałam już o tym trendzie, ja tu podwinęłam rękawy, no i żeby było ciekawiej, to ta marynarka już miała przeze mnie naszyte ważki, bo wiecie, ja tą marynarkę kiedyś ratowałam, bo ona miała takie mikrodziurki od Moli tutaj, dwie, ale wiecie, no nie chcę chodzić z dziurami jednak. I naszyłam sobie takie piękne naszywki w formie ważek. Gotowe to były naszywki. Kupiłam je i te dwie ważki po prostu dałam z tyłu tej marynarki, bo mi się spodobało połączenie kolorystyczne. A tutaj już wcześniej naszyłam sobie taką piękną muchę. I wiecie co? Ta marynarka jest też granatowa, ciemnogranatowa, z takimi turkusowymi paseczkami. Fajny zbieg okoliczności, że akurat trafił mi się ten sweter do tej marynarki, która już też miała na sobie tego owada. Dajcie znać, jak się Wam podoba ta stylowa. Ja uważam, że jest naprawdę w porządku, no. Jest to zabawne, że jest ten podobny motyw, ale naprawdę super jest moim zdaniem. No i słuchajcie, pokazuję Wam tam też bomberkę, którą kupiłam na wyprzedaży w Zarze za 59 zł chyba, a kosztowała naprawdę sporo przedtem, ponad 200 zł. Jest to po prostu jeansowa bomberka, dosyć duża, bo ona jest w większym rozmiarze, ale właśnie chciałam na wiosnę taką rzecz z jeansu, a już nie taką ogromną zimową, jak mam tą moją katanę vintage z futerkiem białym, tylko taką już trochę lżejszą, krótszą. No i jest to bardzo fajna bomberka w dwóch odcieniach jeansu, więc można trochę do jaśniejszego, do ciemniejszego. No i tu Wam właśnie pokazuję do tych jeansów również tą bomberkę. Do tych jeansów jeszcze Wam tutaj mierzę, słuchajcie, w stylu minimalistycznym rzecz, czyli to już jest kolejny trend, minimalizm, oczywiście nadal modny, bo minimalizm już od jakiegoś czasu króluje. Minimalizm w stylu skandynawskim, stylizacje bez wielu ozdób, prostych, ale pięknych, bardzo jakościowych materiałach, często monochromatyczne, tak jak widzicie tam na ekranie przebitki, no to ja na przykład do tych granatowych jeansów w ten sposób zestawiłam tą jedwabną, wiskozową, piękną koszulkę, taką luźną, swobodną. Ona mi się właśnie, mimo tego materiału dosyć takiego, bo jednak welur się kojarzy z takim przepychem trochę, jednak ona ma taki prosty krój i ta kolorystyka zlewa się z jeansami i dlatego to mi się skojarzyło właśnie z takim minimalizmem. No, tak to sobie wymyśliłam, że fajnie by to wyglądało tak zupełnie skromnie, zupełnie skromny welur jedwabny. Dobra, nie będę już krzanić głupot. Tymczasem, słuchajcie, jeszcze do tego pokazuję Wam kamizelkę. I tutaj, słuchajcie, kolejny trend, czyli kamizelki noszone nie tylko jako kamizelki, ale też jako bluzki i topy w lecie. Bardzo poluję na kamizelkę fajną, dobrą na mnie. Miałam jedną w sklepie, trochę za małą. Teraz upolowałam dwie nowe kamizelki, słuchajcie, ale obydwie są na mnie za duże. Jestem bardzo niepocieszona. Mimo wszystko trochę sobie ułożyłam tą kamizelkę, jedną mniejszą, na tej bluzce i właśnie do jeansów, żeby Wam pokazać, że właśnie na koszulę, nawet na zwykły podkoszulek, a jeżeli nie jest za duży dekolt, to nawet i na gołe ciało, na biustonosz, można sobie fajną kamizelkę zakupić i nosić jako t-shirt, jako taka fajna modowa rzecz. To jest właśnie jedna z tych moich podpowiedzi dla Was. Jeżeli nie chcecie wymieniać całej szafy, nie jesteście osobami, które kupują wszystkie nowe trendy, to słuchajcie, nawet z zeszłego sezonu, przed dwóch sezonów rzeczy, jak włożycie kamizelkę w tym sezonie, to już odświeżyłyście garderobę i już dajecie taki znak, że się interesujecie modą, że nie utknęłyście w przeszłości. No i zawsze daje nam to jakieś takie chyba fajne poczucie. Dajcie znać, co sądzicie. Ja tak uważam. Bardzo fajne kamizelki. Słuchajcie, no niestety te kamizelki nie są wełniane. Byłoby idealnie, gdyby one były z jedwabiu lub wełny,
Ale wiecie co, kamizelka, o ile naprawdę nie będziecie tego nosić bezpośrednio na ciało, tylko na przykład na koszulę, na podkoszulek, to są chyba poliestrowe kamizelki. Dwie takie same, nowiutkie, z metkami, polskiej marki kamizelki udało mi się kupić i zobaczcie, fajne, szare, z takimi drobniutkimi paseczkami, czyli są dokładnie w takich, słuchajcie, trendach, jak teraz są te najmodniejsze kamizelki w sieciówkach, w Zarze na przykład. Widziałam bardzo podobne i też wcale nie z najlepszym składem, za grubo ponad 100, 180 zł. Także będziecie mogli sobie ode mnie też te modowe perełki zakupić. Tak jak mówię, są to nowe kamizelki i zobaczcie, one z tyłu nie mają kamizelkowego materiału, tylko są też z tego materiału głównego uszyte, więc super, bo właśnie może to służyć już nie tylko jako taka kamizelka, ale jako bluzka i wyglądać z obu stron rewelacyjnie. To jest M-ka, słuchajcie. Ja mam ją za dużą w biuście głównie. Gdybym miała może duży biust, to ta kamizelka mogłaby być na S-kę. Natomiast jest to typowa M-ka. Druga jest jeszcze większa i ta jest chyba L-ka, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Może jest tu rozmiar nawet, to Wam powiem. 40, tak. Jeszcze większa, identyczna dokładnie, też nowa z metką kamizelka, zobaczcie. Część metki została odcięta, pewnie było to z jakiejś partii, która została już przeceniona i sklep ją odsprzedawał gdzieś. Natomiast ja kupiłam te kamizelki z odzysku oczywiście. Ale nowiutkie z metkami, także zapraszam Was serdecznie. Oczywiście jeśli jest zimno, nadal możecie nosić takie kamizele wełniane, które nadal są w trendach. Ja tu mam taką jedną, którą ostatnio pokazywałam. I słuchajcie, jak chodzi o trendy jeansowe, no to nie ma chyba tutaj specjalnie o czym więcej mówić. Trochę nowych krojów jeansów, tak jak tutaj widzieliście. I lecimy do kolejnego. Kolejny trend to oczywiście długość maxi. I tutaj będzie połączenie poprzednich trendów dzisiejszych z maxi, czyli jeansowa maxi spódnica moja vintage, którą zobaczycie w stylizacji z nowo zakupioną bluzką od Medicine, z tą sztuką. No i taka pastelowa stylówka. No i takie maxi spódnice naprawdę są bardzo uniwersalne, właściwie dla każdej sylwetki, słuchajcie, bo maxi może nosić każdy. Czy lubi swoje nogi, czy nie lubi swoich nóg, czy uważa, że wypada, czy nie wypada. Długa spódnica zawsze się sprawdzi i w lecie, i na wiosnę, i nawet w zimie. Także jest to spoko, fajny, praktyczny trend, który Wam polecam, bo teraz jest dużo bardzo ładnych spódnic maxi. Starajcie się szukać naturalnych materiałów, bo długa spódnica jednak dosyć dużo zatrzymuje powietrza. Jeśli jest nieprzewiewna, tylko z takiego plastiku, poliestru, no to na pewno będzie nam bardziej gorąco w niej niż w naturalnej. No, a ja tutaj miałam spódnicę z jeansu, więc całkowicie bawełnianą. Pokażę Wam jeszcze jedną maxi spódnicę, która, słuchajcie, jest taką też inspiracją boho, bo oczywiście styl boho w jakimś stopniu zawsze jest noszony. Zawsze są osoby, środowiska, które uwielbiają nosić styl boho. Ja też bardzo lubię styl boho i postanowiłam tutaj taką polską nutę wprowadzić. Ta spódnica, którą zobaczycie, maxi, nie jest polska. To jest moja taka spódnica z Indii, ale ona, te wszystkie ludowe rzeczy, w kwiatowe wzory są bardzo podobne na całym świecie i polska sztuka ludowa i ta indyjska tak naprawdę są naprawdę bardzo, bardzo podobne. Więc ja to użyłam jako stylizację z polskiego folku. Słuchajcie, film Chłopi jest teraz na topie. Ciekawa jestem, czy oglądaliście. No i ja tutaj właśnie zrobiłam taką stylówkę inspirowaną Chłopami. Długa folkowa spódnica, koszula z szerokimi rękawami, która pasuje do stylu folk, taka lejąca, fajna, i do tego kamizelka, modowa kamizelka oczywiście, także można zestawiać te modowe elementy i użyłam tutaj, słuchajcie, kamizelki z takimi guzikami trochę militarnymi, ale mogłaby być każda, nawet taka nowoczesna, albo właśnie jakaś taka boho haftowana też by super wyglądała. Do tego, słuchajcie, w jednej wersji pokazuję Wam taką bardzo boho stylizację, w modnym teraz kolorze takim peach, takim brzoskwiniowym lekko. Ten płaszcz jest przepiękny i on idealnie też pasuje do tej spódnicy jako taka właśnie boho styluła maxi. Stylu etro. Jak się Wam podoba? Jestem bardzo ciekawa, bardzo mi się podoba ta stylowa i nawiązuje do modnego koloru tego sezonu, czyli peach fuzz, czyli taka brzoskwinka właśnie.
Jeszcze spróbowałam też z podobnym kolorem, też bardzo modnym w tym sezonie. Właśnie takim różowo-morelkowym moim lnianym żakietem z H&M. I też taki modowy żakiet nowoczesny może być do takiej folkowej spódnicy. Dlaczego nie? No ale ciekawa jestem, która wersja Wam się podoba. Mnie chyba odrobinę bardziej z tym płaszczem. Ale idziemy dalej. Słuchajcie, bo jest tych trendów jeszcze trochę. No i teraz kolejny taki duży trend. Dwa takie duże trendy. To jest z jednej strony quiet luxury, czyli inaczej old money, stylizacje w stylu ludzi bogatych od pokoleń, czyli spokojne, dobrej jakości ubrania, zestawione w klasyczny sposób. Jest też taka wersja tego stylu, która się nazywa grandma chic, chic babciny, czyli bardzo klasyczne zestawy, klasyczne kroje swetrów, spodni, torebek, nawet vintage biżuteria dobrych marek na przykład, czy nawet projektantów. Która daje w sumie taki bardzo piękny, klasyczny, bogaty efekt. No i tutaj oczywiście moje stylizacje w stylu, czy też grandma chic, czy old money już widzieliście, bo nawet dwa filmy już robiłam, ale pokazuję Wam tutaj też właśnie taką moją inspirację tym stylem ze spodniami. Mam tutaj takie spodnie, o! Takie spodnie bardzo proste, bawełniane, bardzo fajnej kolorystyce, spokojne i takie jakościowe spodnie z wysokim stanem. Naprawdę do wielu rzeczy można wystylizować. Na przykład, patrzcie, tutaj mam taką bawełnianą bluzkę w stylu, troszkę w stylu Chanel, w stylu właśnie takim grandma chic, czy chic grandma. Jest z bawełny, jest krótka, więc nie polecam jej do niższych stanów. Naprawdę musi być to wysoki stan, żeby to wyglądało z klasą. Może być też do spódnicy midi, do spódnicy maxi, do każdej praktycznie. No i stylówka w stylu właśnie takim grandma chic. Jeszcze z vintage torebką. Oczywiście możecie użyć każdej klasycznej torebki i niekoniecznie w tym kolorze, ale ja tutaj Wam pokazuję bardzo vintage torebkę z pięknymi detalami, czyli ona właśnie jest w takim, dosłownie jest w takim stylu takiej babcinej torebki, ale z wysokiej półki. No i do tego można piękne okulary markowe albo po prostu wyglądające bardzo szykownie. No i mamy stylówę, jak chcemy wyglądać właśnie tak szykownie i tak klasycznie. Ale też, słuchajcie, zrobiłam sobie też niedawno zakupy, bo chorowałam trochę na takie klimaty Chanel, jak wiecie. Ja dosyć często choruję na klimaty Chanel, a w tym roku właśnie kupiłam sobie kostium, bo jest bardzo dużo tych kostiumów, słuchajcie, teraz w sklepach w stylu Chanel. Lata 60. królują, no a tweed i styl Chanel właśnie kojarzy się bardzo z latami 60. Tak mocno wtedy firma Chanel działała. No jak widzicie, mam na sobie właśnie stylówkę a la Chanel z tą spódnicą, która była już w filmiku, byłam w niej na live'ie. Jest to taka spódniczka z marki 303 Avenue, już Wam mówiłam o tej marce. Taka dość premium marka polska i ma w sobie ona wełnę i jedwab ta spódniczka, więc naprawdę fajny skład. A że była bardzo krótka, to doszyłam sobie jedwabną spódnicę pod spodem po prostu, żeby miała chociaż taki dyskretny, jak widzicie tutaj, dyskretne tło czarne, troszeczkę dłuższe, bo mimo, że wiecie, ja tego nie noszę na przykład do szkoły, czy jakoś tak bardzo oficjalnie, no to jednak mimo, że na imprezę, to jakoś chce się czuć bardziej swobodnie. Więc taka spódniczka kupiona z przeceny na Vinted zjedwabił pod spód i myślę, że wygląda to dużo lepiej już. No i tutaj mamy też taki styl old money, ale właśnie taki już bazujący lekko na stylu Chanel. Do tego prezent mój, słuchajcie, od Wiktora, czyli prawdziwe perły słodkowodne w dwóch kolorach, właśnie dużo tych sznurów wiszących różnej długości, jak najbardziej jest to w stylu Chanel. No i wiecie, Chanel też często ma dużo tych elementów na strojach, to nie jest styl taki skromny i minimalistyczny, więc ja tutaj się nie zawahałam użyć jedwabnej koszuli, również ozdobionej już wiszącymi elementami, takimi pociętymi 3D i do tego jeszcze korale, czemu nie?
mi się podoba. Jest to dosyć już takie, jak to po angielsku się mówi, over the top, przesadzone, ale w tym stylu myślę, że to wypada. Do tego dokupiłam sobie taką kurtkę. No i słuchajcie, to jest też kolejny styl w stylu, ale może to nie jest styl, tylko taki podtrend. Kostiumy nietypowe, słuchajcie, nie tam, że żakiet i spódnica ołówkowa i w tym idziemy do biura. Teraz bardziej zrelaksowane kroje, bardziej nietypowe kroje, ale w klasycznych na przykład materiałach jak najbardziej będą i są już modne i dlatego na przykład tutaj ten kostium z mini spódnicą nie ma takiego żakieciku klasycznego, tylko ma bomberkę. A bomberki są bardzo modne, o czym zaraz powiem. Przepiękny ten, przepiękny materiał i słuchajcie, ta firma jest dosyć droga, tu jest jedwab w składzie, jedwabna podszewka i naprawdę fajna rzecz, bardzo ładna ma detale, zobaczcie. I właśnie fajna taka niewielka bomberka, zobaczcie sobie tam stylówkę, którą pokazuję, którą naprawdę dość niedrogo kupiłam. Kupiłam ją w takiej cenie, jak normalna kurtka w Zarze by była. A pokażę Wam, że 303 Avenue to nie jest tania firma, bo tutaj z przeceny ta kurtka tą osobę, od której kupiłam, kosztowała 500 zł, ponad 590, prawie 600 zł, a pierwotna cena była 990 zł, słuchajcie, więc naprawdę, naprawdę droga, że na pewno nie zdecydowałabym się nowej w sklepie takiej kupić. Ale skoro mam możliwość z metką rzecz kupić, bo te metki wszystkie były przyczepione, ja to po prostu do filmu odczepiłam, myślę, że była to bardzo fajna okazja, bo i tak kiedyś już myślałam o tej kurtce z Zary, a ta podobała mi się bardziej, bo jest taka wielokolorowa, w pastelowe wzory. No i żeby nie być gołosłowną, to Wam tam załączam, jak dużo tweedu i właśnie takich elementów, kostiumów, żakietów, bluzek, wręcz kamizelek tweedowych jest teraz w sieciówkach. Wczoraj specjalnie dla Was byłam nagrać to w Reserved i zobaczcie sobie tam przebitki. No i niestety, ale większość tych ciuchów jest sztuczna, no to jest trochę, taki trochę ból, ale no słuchajcie, no tweed z dobrym składem nie może być po prostu w takich niskich cenach, 200 zł czy tam 250 nawet za żakiet, no to nie ma cudów, żeby to było z jakiegoś nie wiadomo jakiego materiału, bo te materiały nawet sztuczne, tweedowe są dosyć drogie w zakupie. Także po prostu no, nie ma innego wyjścia. Jeśli ktoś chce budżetowo kupić fajny tweed, no to patrzcie na jakość wykonania, jeśli Wam nie przeszkadza, że te materiały nie są naturalne. Ja się bardzo cieszę, że ten jest, że to są fajne składowo rzeczy i no i cieszę się tym po prostu. Także pokazuję Wam tu jeszcze ten sam zestaw, już bez kurtki, z kurtką i bez kurtki, z kaszmirowym czarnym sweterkiem, jeżeli jest zimniej jeszcze na razie. Dopóki pogoda nie jest jaka typowo wiosenna, no to kaszmirowy sweter też fajnie wygląda właśnie z perłami i z takim zestawem. Taki klasyczny strój, klasyczny niby materiał, ale nie klasyczny krój kostiumu i właśnie takie są najbardziej teraz trendy, także nietypowe kroje. Słuchajcie, no, a propos Quiet Luxury, to już było dużo tego, podlinkuję Wam na końcu filmy z tematem Quiet Luxury, bo te trendy są naprawdę teraz głównymi trendami, absolutnie głównymi trendami. Jakość wraca do łask, cieszymy się z tego oczywiście. Pokazuję Wam teraz kolejny trend, duży trend, ale taki stojący w opozycji do Old Money, czyli Mob Wife, dziewczyna gangstera. No i tutaj przebitki z różnych, słuchajcie, mediów społecznościowych, które znalazłam w temacie Mob Wife. Takim charakterystycznym elementem jest sztuczne futro, w ogóle futro, no ale zakładam, że w dzisiejszych czasach bardziej sztuczne, prawda? Ewentualnie skóra, bo skóry są oczywiście nadal bardzo modne. Skórzane elementy, kozaki, na przykład wysokie kozaki, czy na obcasie, czy takie w stylu kociaki. Eleganckie torebki, często torebki markowe, wyrazista biżuteria, okulary słoneczne, oczywiście markowe okulary słoneczne, będą bardzo w stylu Mob Wife, panterka jest tutaj dominującym wzorem, także fajnie, bo w innych trendach tej panterki teraz tak nie widać, czy tych wzorów zwierzęcych, a jest to taki trend, gdzie super właśnie pasuje. Pokażę Wam dwie moje stylizacje teraz.
Pierwsza jest z krótkim, cieniutkim futerkiem z królika. To jest skóro, to jest taki bardzo cienki kożuszek, który zresztą można kupić u mnie, w rozmiarze SM, bardziej M chyba. Bardzo delikatny, bardzo cieniutki, wzorem leoparda, lamparda. Do skórzanej spódnicy w kolorze karmelowym, kabaretek oraz mam dwie wersje, w kozaczkach nieocieplanych, takich wyższych, albo po prostu z takimi lakierkowymi butami na obcasie, mogłyby być szpilki oczywiście. No i też zmierzyłam tu dla Was dwie torebki, no i oczywiście okulary słoneczne muszą być. I bluzka w panterkę, to jest taka bardziej nowoczesna bluzka, bo ma też takie nowoczesne wykończenie tutaj przy szyi. Więc ona nie jest taką klasyczną, drapieżną, panterkową bluzką, trochę sportowego ma sobie sznytu. No i właśnie torebka Louis Vuitton, żeby tutaj nawiązać do tych bogatych kobiet, dziewczyn gangstera. No i druga po prostu brązowa kopertówka ze skóry krokodyla, która też tutaj trochę ma tej drapieżności w sobie, przynajmniej w materiale, we wzorze. Kochani, no i druga stylowa jest taka już total na wypasie, czyli wysokie kozaki za kolano, też które są dostępne u nas w sklepie, nawiasem mówiąc. Czarne rajstopy, czarna skórzana spódnica, bluzkę zostawiłam tą samą, bo ona się tutaj fajnie sprawdza. I płaszcz, mój taki czarny, długi, szeroki, z takim kołnierzem właśnie też we wzór panterki, no i oczywiście że też torebka, okulary słoneczne. Czyli typowe, moim zdaniem bardzo, bardzo typowa stylizacja właśnie w tym stylu. Jeżeli macie jakiekolwiek elementy z panterką, elementy właśnie jakichś takich skór krokodylich, sztuczne futerko, to bardzo łatwo możecie stworzyć styl mobwife, jeżeli oczywiście ten styl się Wam podoba. Bo pamiętajmy, że to jest wszystko zabawa. Ja to traktuję jako zabawę i niech tak zostanie. Buty, słuchajcie, najmodniejsze są płaskie, co przeczy temu trendowi. Tutaj ten trend mobwife jest takim wyłomem. Natomiast buty płaskie, mokasyny, właśnie takie stylowe, już nie takie na mega wysokich podeszwach, tych koturnach, tych platformach. Buty baleriny, i to wszelkiego rodzaju baleriny, a szczególnie baleriny w stylu, słuchajcie, Mary Jane, czyli z takim paseczkiem dodatkowym, bardzo, bardzo modne. I wczoraj również nagrałam dla Was kilka fajnych par, które moglibyście sobie wziąć pod uwagę u Ryłko, bo byłam w Wenecji i byłam w Ryłko i powiem Wam, że w Ryłko bardziej podobały mi się, wydaje mi się, że były bardziej modowe, bardziej oryginalne buty, w podobnych w sumie cenach. No i tam pokazuję Wam przebitki fajnych balerin, takich naprawdę stylowych, super skórki i właśnie też będą i w trendach Old Money, i właśnie takim typowo klasycznym, i w stylu Chanel. Jedne były przepiękne, beżowo-czarne, właśnie takie baleriny w stylu Chanel. Bardzo mi się podobają. Może sobie na nie dozbieram kasę kiedyś. Tymczasem oprócz właśnie balerinek, które są bardzo stylowe i na pewno nigdy nie wyjdą z mody, to Was zapewniam, jak sobie kupicie dobre baleriny, bardzo stylowe baleriny, to będziecie mogły je zawsze nosić, bo to jest element stylu klasycznego, czyli niezależnie od trendów zawsze wypada i zawsze do czegoś będą nam pasować i są bardzo wygodne poza tym i bardzo kobiece. Jeśli ktoś nie wierzy, to patrz stylizację Audrey Hepburn, która była jedną z głównych promotorek balerin. I kochani, Mary Jane. Mary Jane to są takie czułenka, ale właśnie z tym paseczkiem zapinanym wokół z przodu, czyli takie buciki właśnie w top trendach teraz. Zobaczcie takie buciki, które pokazuję Wam tam, szybkie przebitki z mojego sklepu. Też bardzo fajne mamy tam te buciki. Ja choruję na takie buty, które by były na mnie dobre, ale ja mam bardzo wysokie podbicie i jeszcze mam taką kość wystającą na podbiciu, bo naprawdę mam mega wysokie i bardzo rzadko jestem w stanie włożyć niestety styl Mary Jane. Mierzyłam te baleriny z paskiem u Ryłko i niestety, ale no nie obejmuje mi ten pasek, a jak już dopięłam na pierwszą dziurkę, to no bardzo się wpija, więc to nie jest styl dla mnie, ale bardzo, bardzo mi się podoba. Także polecam Wam Mary Jane, bo nie spadają z nogi po prostu.
No i oczywiście te buciki z małym obcasikiem Kitten Heel, czyli jeżeli nie lubicie płaskich, to ten mikro obcasik, mikro szpileczka, bardzo, bardzo modna i to jest drugi, kolejny typ buta noszony w tym roku bardzo powszechnie. Słuchajcie, jak chodzi o takie poboczne trendy, to srebrne rzeczy, srebrne, nie tylko srebrne, ale rzeczy z metalikiem, rzeczy błyszczące nadal też trendują, jak najbardziej. Tutaj moja sukienka, którą ostatnio pokazywałam Wam w stylizacjach, przykładem może być. Są też takie trendy, których bym Wam może nie do końca poleciła, chyba że macie 16 lat, na przykład mikroshorty. No, nie wypowiem się, uważam, że nie wiem, no jak uważacie? One są często noszone z transparentnymi spódnicami, które są też wielkim trendem i obydwa te trendy są kontrowersyjne. O ile spódnice można by na przykład na plaży jeszcze, jak jesteście na wakacjach, jak najbardziej gdzieś tam wystylizować do shortów czy do właśnie kostiumu kąpielowego, no to tak na co dzień na ulicy to ja tego nie widzę. Nawet powiem Wam, że w naszym klimacie i w naszej części świata to ja nawet nie bardzo widzę to już u nastolatek, bo to jest bardzo, bardzo prowokacyjne. Na wybiegach to nie przeszkadza, bo się nastawiamy na ekstrawagancję, ale na ulicy takie shorty, które całe pośladki odsłaniają, nie jestem przekonana, ale piszcie, co sądzicie, może macie inne zdanie. Może jestem zbyt, nie jestem jakaś wstydliwa, jak widzicie, ale może jestem trochę zbyt konserwatywna i zachowawcza w tym temacie, nie wiem. No w każdym razie jest to trend chyba raczej dla bardzo, bardzo młodych osób. Słuchajcie, i co teraz? A, no i oczywiście, kochani, kolory, czyli ten brzoskwiniowy, ale i czerwień, słuchajcie. Brzoskwiniowy kolor wiele razy Wam pokazywałam. Mam fajną sukienkę w takim brzoskwiniowym odcieniu. Nie będę już się tu Wam pokazywać, wstawię Wam stylówkę, którą mam na TikToku. Nie będę jej znowu mierzyć. Sukienka bawełniana od Robens Salomer i ona jest taka właśnie jasno-brzoskwiniowa. Mogłaby być do żakietu w kolorze brzoskwiniowym. I byłam wczoraj w marce Tatum, taka lepsza sieciówka, popatrzeć jakimiś jakościowymi rzeczami i mieli dużo rzeczy w tym kolorze faktycznie, co wcześniej u nich nie widziałam w ogóle tego koloru, więc jest w tym coś i jak pójdziecie tam, to zobaczcie tutaj krótkie przebitki, kilka rzeczy właśnie takich z nowej kolekcji w kolorze Peach Fuzz, więc jest to duży trend. No i oczywiście kolor czerwony, to już mówiłam, czerwony co jakiś czas się pojawia, szczególnie w sezonie zimowym, świątecznym, ale teraz właśnie na lato też będzie bardzo, bardzo modny. Moi drodzy, nie wiem, pewnie zapomniałam o jeszcze wielu trendach, albo są trendy, o których, które są może bardziej poboczne, jakieś bardziej takie schowane, że ich nie widać. Bardzo dużo widziałam też trendów takich na przykład w sieciówkach, ale też i w internecie. Swetry takie jakby wyglądające jak dziergane, z takimi dużymi dziurami, dużymi prześwitami. Dla mnie, ja lubię samodziały, wygląda to fajnie, może nie jest to moja bajka do końca, ale podoba mi się to, natomiast uważam, że jest to bardzo niepraktyczny trend. Jest to coś ciekawego, ale jeżeli macie charakter taki, że robicie dużo rzeczy, jesteście aktywni, to no, te rzeczy po prostu się będą zadzierać. To Wam od razu mówię, że to jest taka rzecz, czasem nawet na jeden raz, włożycie to, zadrzecie to o klamkę, zahaczycie torebką i po prostu to się psuje. No po prostu takie rzeczy nie mają długiej żywotności. Chyba, że jesteście bardzo zorganizowani i nigdy o nic się nie zahaczacie, no to może to jest trend dla Was wtedy. Na dzisiaj to będzie tyle. Oczywiście zapraszam Was na kolejne filmiki i oczywiście to nie jest koniec, bo będę Wam pokazywać trendy, ale już w takich pojedynczych filmikach. Na przykład jakiś jeden trend i przykłady stylizacji, czy to z rzeczami zakupionymi, czy też z mojej garderoby, czy też z inspiracjami od wielkich projektantów. Także na pewno takie filmiki jeszcze będą się w sezonie pojawiały, ale jak chodzi o takie podsumowanie całego sezonu, to myślę, że jest to ten film, który już teraz kończymy i więcej tego typu filmu już zbiorczego nie będzie. Także mam nadzieję, że się Wam podobał, że się dobrze bawiliście i że będziecie się dobrze bawić modą w tym sezonie, bo po to wszystko to jest. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego końca tygodnia. Cześć, kochani!